Własnej woli mieszkać w Warszawie.
Ja też powiem, że to wiosny. Ach, no sobie, tyle się dzieje. Ja w ogóle myślałam, że wiesz, zrobię sobie maturę, to już będę mieć spokój, a to chuj, cały czas coś się musi spierdolić. Potem muszę biegać, to ogarniać, nie? Naprawdę, jednak dwa... To jest masakra. No, no generalnie tak. Wiesz co, wczoraj terapeuty tak się pogadaliśmy, bo też się dużo działo, spotkałam się w ogóle z ojcem. To już ci zresztą mówili, to mi się działo w bani. On teraz w ogóle chce się dalej ze mną spotykać, nie wiem. Trochę mnie to przeraża, ale gadałem z terapeutą, myślę, że to jest wszystko do ogarnięcia. Gadałem jeszcze z prawnikiem. Także no myślę, że to wszystko jest do załatwienia i nie chcę się, wiesz. No bo mógłbym się teraz załamać, że o masakra, ale ja mam okropne życie, ale staram się wiesz, szukać rozwiązania, nie się żalać na sobą. Częściej, żebyś na przykład już za, nie wiem, parę miesięcy wejść na wyższy level. Cokolwiek, bo na czarnej kurce robiłem białą farbą, to musiałam chyba z 5 razy przejechać w tym samym miejscu, więc no... jeansowa. No, lubię w ogóle bardzo, jak naszywałam sobie z przodu na szyfki i to wiesz, tym bardziej, nie? Bo już siedziałam pod tymi szyfkami parę ładnych godzin, żeby je przyszyć. No może nie godzin, ale właśnie, że tak mi to zajęło i mówię, no nie mogę tego spieprzyć, nie? Duszy, mam nadzieję, że ojciec mi nie złoży życzeń na dzień dziecka i wtedy ja nie będę musiał ją składać na dzień ojca. No, także modlić.
A to mogłam dwa wziąć, to bardzo fajnie. No, no, no. A to nie, Ja się zaraz tak pomylę, że już ten bukiet spadł. Daj mi tam, że się cieszyła. Super, no i oddaję. To co mi pan dał, to mi było. No wiesz, to zależy jak kto woli, nie? Ale myślę, że fajnie jest jak tak wiesz, no bo co to jest? Idziesz sobie przez miasto, po drodze pojedziesz do kwiaciarni, tak? Wydasz jakieś siano, no wiadomo, że na siano też trzeba zapracować, nie? Ale to jest inaczej, to się nie skończy. A jak musisz sam na przykład zbierać kwiatuszki, to jest tylko bardziej od serca. Może pana się cieszyła, ona się cieszyła bardzo nawet w stylu zdjęcia, prawda? Bardzo mi pomaga terapia, wiesz, bo mam czasami takie momenty, że mi się wszystko nawarstwia i nie wiem za bardzo, co mam ze sobą zrobić, ale tak to było Wojtaszka, gadał się z Wojtaszkiem, Wojtas jest w ogóle super, jest taki ziomek, nie? Także... No, ja w ogóle mam strasznie taka podobne takie poglądy na temat, wiesz, życia, społeczeństwa, systemu, polityki i tak dalej, także też było coś, co jest dużo plus. Cudaki takie wysiadają. A gdzie pan to gra? Jak on ma reprezentę, gdzie ma pan to gra? Samochodu, na świątynicy, nie? A potem musiałem mówić, że to jest
jak głośno była przestrawa, wiesz, głośno się tam na tego, wiesz co, usiadłem, to mi się zatrzymało, zacznę sobie oglądać, jak ja było coś w pokoju, już coś z nią zrobiło, młode dziewczyny. Na parapecie tak. I się śmiał do tego słowa. Ona przychowała się do tego słowa. I wiadomo sobie. I się śmiał. Wiesz, teraz to dopalacze czasami działają. Dziękuję.
to
Thank you.
No!